Hello na kanale. Jak widzicie, już wróciliśmy do Norwegii, wróciliśmy do domu. Powiem wam, że w Hiszpanii było wspaniale, ale czas wracać do rzeczywistości, do takiego trybu dnia codziennego, praca, dom, nagrywanie vlogów, takich codziennych, jak i tematycznych. Ostatnio ktoś tutaj miał problem, że miał być kanał o Norwegii. Ja nie, to o tym nie powiedziałam, że będzie kanał o Norwegii. Typowo, oczywiście, będę. będę nagrywać filmy dotyczące życia w Norwegii, ale wiecie, ja też nie jestem jakąś chodzącą skarbnicą wiedzy i. No nie wiem, jak coś mi się tak przypomnisz nagle, o to jest ciekawe, może o tym wspomnieć, no to tak zrobię, ale to też nie będzie taki kanał typowo o życiu w Norwegii, no bo chcę mieć taki fajny, luźny klimat. Dobra. Wiecie co? Ostatnio wam mówiłam, że miałam problemy skórne. Byłam u pani, która mi tutaj kwasami usuwała jakby te krosty. Ostatnio byłam drugi raz, więc jeszcze widać, mam takie ciemne. Próbowałam podkładem trochę to zakryć, ale to będzie taka łuszcząca się skóra. Niby to jakoś tam pomaga, no nie wiem czy w 100%, ale ostatnio poleciła mi trzy produkty, a mianowicie. Pokażę wam. Żadna promocja. To jest do Ordinary i to jest kwas azelainowy. Tutaj mam tonik z kwasem glikolowym. Ocet jabłkowy, który uważam, że to jest normalnie najlepszy z tych trzech produktów. U mnie sprawdza się świetnie. No jeszcze muszę się upewnić, czy to na pewno to jest ten złoty środek dla mojej cery, czy nie, ale no niesamowite. Wydaje mi się, że to on tak działa cuda. Czy to był przypadek, że ostatnio mi pomógł? No nie wiem, no sprawdzę. Ocet jabłkowy miałam robić na górną część twarzy. Tutaj miałam używać na brodzie tego produktu. I kremik na koniec. I tak, pojechałam do Hiszpanii, wzięłam tylko te dwa produkty, czyli bez octu jabłkowego. I mimo wszystko te gule mi się robiły. Nie wiem, co tu jest grane, czyli można powiedzieć, że to nie pomogło. A wróciłam, zaczęłam stosować tylko ten ocet jabłkowy i od razu jakby one się wchłaniały i nie ma takich wielkich bólów, tylko to jakby zanika. Więc wydaje mi się, że to działa, ale jeszcze dam za jakiś czas wam znać, bo dalej się borykam z krostami, no ale dopiero co wróciliśmy praktycznie. Ale fajnie by było, bo wiecie, czasem ludzie wydają na kosmetyki nie wiadomo jakie pieniądze, a tu wystarczyło 100 ml wody, pół łyżeczka do maksymalnie łyżeczki octu jabłkowego. Stosować się na twarz rano i wieczorem, na umytą twarz. No i wyszło, że działa cuda i po co wydawać pieniądze? Jeśli macie problemy z trądzikiem albo z przetłuszczającą się cerą, może warto zrobić taki eliksir, zwłaszcza, że większość w domu ma ocet jabłkowy. To jest taki zwykły, spożywczy ocet. Możecie również zrobić go samemu w domu. Z tego co każdy chyba jabłka wystarczy zalać wodą, dodać troszeczkę cukru. I jest. No, ja mam akurat gotowy, ale dla chcącego nic trudnego można zrobić. Jakiś czas temu wstawiłam kapustkę na krótko. Po prostu robiłam sobie obiadek i mówię, dobra, zrobię przebitki z kapustki na krótko. I wiecie co? Kilka osób napisało, że skorzystało z tego przepisu, że było pyszne. Jedno, jakie to było miłe. I teraz tak pomyślałam, kolejne danie z domu rodzinnego. Zrobię kluski z kapustą. A co to są kluski z kapustą? To są takie tarte ziemniaki z mąką. Do tego potem się dodaje kapustę kiszoną albo twaróg, w zależności jakie kto ma smaki. U mnie w domu mama robiła trochę z kapustą, trochę z twarogiem. No bo wiecie, jedna siostra wybrzydzała, chciała z twarogiem, inna z kapustą, ktoś jeszcze inaczej. No i trzeba było robić na dwa garnki. Ale ja dzisiaj zrobię kluski z kapustą i dam wam tutaj przebitkę. Potrzebujemy tylko czterech produktów. Ziemniaków, cebuli, mąki, kiełbaski albo jakiegoś boczku, jeśli chcecie robić z mięskiem. U mnie się zawsze jadło z kiełbaską, dlatego ja też robię kiełbaskę. I tak naprawdę to jest wszystko. Sól, pieprz, no każdy w domu ma, nie będę traktować to jako produkt. Pierwsza rzecz, cebulkę kroimy w kosteczkę, razem z kiełbasą podsmażamy to na patelni. W międzyczasie obieramy ziemniaki, które można albo w całości zetrzeć na tarce, albo użyć robota kuchennego, aby je po prostu zrobić na miazgę. Jeśli nie macie robota, no naprawdę na tarce dacie radę, tyle że będzie wymagało to większego nakładu waszej pracy.
Gdy już mamy gotową miazgę z tych ziemniaków, odsączamy ją ze skrobi i taką gęstą, już nie tak wodnistą maź, można powiedzieć, mieszamy z mąką, aż będzie taka dosyć gęsta. Jak mamy już to gotowe, bierzemy kapustkę kiszoną, którą kroimy w kosteczkę. Nie musicie jej kroić, ale potem wygodniej się ją je, gdy nie ciągną się takie długie, wiecie, strąki tej kapusty. Dlatego ja zawsze kroję w kostkę, moja mama też to robiła i ja tej zasady się trzymam. Kapustkę dajemy do garnka, aby troszeczkę zmiękła. Ja akurat tutaj dałam za dużo wody, czego żałowałam, bo ja uwielbiam taką kwaśną, kiszoną kapustę, kwaśne ogórki kiszone, takie smaki mam. I po prostu jak dałam dużo wody do garnka, no to niestety ta kapusta straciła tą swoją kwasowość taką. Więc minimum tej wody na kilka minut, aby ona troszeczkę po prostu zmiękła. Odstawiamy kapustkę na bok, bierzemy się dalej za ziemniaczki. Gdy już mamy nasze te ziemniaki połączone z mąką, rozcieramy je na desce i dodajemy powoli łyżką do garnka z osoloną wodą. Moja mama robiła to tak fachowo, mi coś nie szło, ale zasada ta sama. Jeśli macie więcej wprawy, to na pewno będzie to lepiej wyglądało, może te kluski będą mniejsze, ale moje i tak były super i pyszne. Tylko taka pusta. No tak więc całą tą masę wrzucacie do garnka z wodą. Pamiętajcie oczywiście, żeby to tak pomalutku, po kawałeczku, jak będziecie tą łyżkę dawać do wody, no to łatwiej ta mąka też będzie odchodzić z tymi ziemniakami. Jak wypłyną kluski, można powiedzieć, że danie jest praktycznie gotowe. Przepuszczcie to pod ciepłą wodą i dodajcie do tego kapustkę, kiełbaskę z cebulką, zamieszajcie, dajcie soli, pieprzu i voilà, danie gotowe. Ja zawsze popijam to mlekiem. Wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą, kurde, kapustę z mlekiem? Tego lepiej nie łączyć, ale nie wiem, jest wszystko okej. Okay. I zawsze mi się tak jadło. Godzina 13 w sobotę, kluski, kapusta wjeżdżały, mleko do szklanki. No, co tydzień w sobotę? Godzina 13. No, masakra. To były dobre czasy, na gotowe się przychodziło, mamusia zrobiła. A teraz samemu trzeba gotować. Jak jadę do Polski, to zawsze mam jakieś... takie nie, że wymagania, ale takie, no jakby mama zrobiła to i to na obiad, to byłoby super. Jednak jak ktoś przyrządzi jedzenie, to zawsze smakuje lepiej. Zwłaszcza, że moja mama dobrze gotuje, to wszystko jest takie dobre w smaku. Nie wiem, czy to dlatego, że to moje takie smaki dzieciństwa, czy to tak zawsze smakowało i ten smak się nie zmienia, czy o co chodzi, ale naprawdę jak jadę do Polski i nie tylko ja, wiem, że moja siostra tak samo, jakieś zamówienia ma, co by tam zjadła, klopsy w sosie, spory i tak dalej. Więc no... Dzięki, mamusia, że tak gotujesz. Dobra, koniec o kluskach. Mam nadzieję, że wam będą smakowały. Dajcie znać, czy jedliście coś takiego. U mnie właśnie się nazywało to kluski z kapustą. Niektórzy chyba na to mówią szare kluski. Całuski? Może też się nazywają? W Thermomixie znajdziecie je jako kluski stykane. Nie wiem, ale... Ale tak wyglądają szare kluski. Ja nie robiłam przepisu z Thermomixa, bo był trochę inny, więc robiłam domowym sposobem. A teraz zabieram was do sklepu po owocki, bo mam w planach zasuszyć grejpfruty, pomarańcze, cytrynę, żeby mieć to później do zimowych herbat, takich rozgrzewających z imbirkiem. No już mi się to widzi, dlatego idziemy na zakup. Jestem w drodze do spożywczaka, bardziej warzywniaka w sumie. Już nieraz pokazywałam wam na vlogach, że chodzę takich typowo. Często to Pakistańczycy prowadzą te sklepy i mają tu właśnie i świeże te warzywa i owoce i dosyć długo się trzymają, że są, wiecie, nie gniją i tak dalej. I właśnie jadę kupić jabłka, troszeczkę pomarańczy, może jakiś grapefruit. No zobaczymy. Jak widać, u nas drzewa już ogołocone. Jest masakra. Naprawdę, jesień pełną parą. Z tego co dzisiaj widziałam, jak oglądałam pogodę, to chyba za 3 dni w nocy ma być już minus 1. A wiecie, od tego się zaczyna. Najpierw minus 1, potem minus 10, a tak jak w tamtym roku, minus 20 coś. Nie ma lekko.
Już nie ma tak pięknie, jak jakiś czas temu na vlogach pokazywałam, że kolorowe liście. Tu same badyle. Same badyle. Ostatnio u mnie na osiedlu była akcja sprzątania osiedla. I tak jest za każdym razem, chyba na wiosnę i na jesień. Że po prostu mieszkańcy biorą się za robotę, biorą miotły, grabie i wspólnie porządkują i owoce w sadzie, które spadły na ziemię. Robią te liście, żeby tak wszystko właśnie nie gniło. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. O, ale ładnie. To jest ładnie. No nie mogę powiedzieć. Nawet jak nie ma tych liści. A jednak taka tafla z wody, no zawsze wygląda super. Dobra, idę, let's go. Jeszcze muszę oddać paczkę z temu. Bo coś tam miałam do zwrotu. I będę się brała za suszenie owoców. Wezmę trochę grapefruitów. Wiecie co, ogólnie nie przepadam, bo są gorzkie, a jestem zwolennikiem słodkich smaków. Właśnie jakieś słodkie owocki, a nie takie niedobre rzeczy. Ale do takiej herbatki myślę, że się nada. Zwłaszcza, że to samo zdrowie. Awokado twardy jak kamień. Z tym to zawsze mam problem, jak wybrać. Ale myślę, że nie tylko ja. Widzę, że pomarańcze są na promocji, ale się nie dziwię. No zobaczcie, jak wyglądają. To taki skandal. I czuję, że to jest sama skorupa już. Nie wiem, czy pomarzły, czy o co tu chodzi. Oh my god, ale giganty. Może jabłuszko wezmę. Ale zobaczę do środka, bo tam też mają chłodnie. Wolę chyba stamtąd wziąć. Zapakuję może ze 3 pomidorki. Na pewno nie tego. Podejrzany jest. Szpinak mam, sałatę jakąś wezmę. Czy może jajka powinno wziąć. 110 koron za opakowanie. Chyba wyglądają ok. Większość jajek właśnie jest biała w Norwegii. Rzadko się zdarza spotkać takie. Chyba, że ja po prostu przegapiłam. Już wracam. Sweter pod spodem, ale i tak jakaś tam kurtka na wierzchu jest. No bo chyba zimno, żeby tak na całym swetrze być. Tutaj proszę. Szmaciana torba. Ja zawsze staram się właśnie korzystać z tych wielorazowych takich toreb szmacianych. Nawet jak coś się wyleje, można wyprać, niż brać te plastikowe. Niestety jednak zazwyczaj jak pójdę na te zakupy, zapominam o mojej szmacianej torby, która czeka w kąciku w domu i kupuję plastikowe. No ale no, mam wielkie chęci, aby zminimalizować kupowanie plastikowych torebek, ale no niestety nie da rady. Tak samo jak kupuję na przykład banany, to polecam wam też to robić, że zamiast pakować je w worki plastikowe, to po prostu bierzcie je do koszyka bez worków, bo tak naprawdę i tak kurwa banana się wyrzuca i nie, ten worek jest tak naprawdę nam zbędny. Dobra, lecę do autka, bo mam dużo dzisiaj do robienia. Co, zapomniałam jajek kupić w warzywniaku, no i od razu wpadła pizza, jakieś bułeczki do piekarnika. No i idę do mojej fury, bo się ładuje przy ładowarkach elektrycznych. Ostatnio zrobiłam film właśnie odnośnie samochodów elektrycznych, jakie były przywileje i bardzo dziwią mnie komentarze w stylu: o, to nie wiedziałaś, że tak będzie, że każdy się domyśli, że najpierw coś dają, żeby potem odebrać. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale ja nie robię filmów w stylu, że ja się obudziłam i o matko, zabrali mi to i tamto. To po prostu mówię jak jest, wiadomo. Tak samo jest z rzeczami na promocji, są taniej. No bo jak na przykład tamte pomarańcze w sklepie wyglądały już trochę słabo. Ale ludzi zachęci niska cena mimo wszystko do zakupu. No i to było podobnie, więc jest jak jest, dobra, muszę furę odpinać. Wiecie co? Wyszło, że kupiłam chyba za dużo tych produktów. Jakoś wydawało mi się, że mimo wszystko tych tacek na tej maszynie do suszenia jest dużo więcej, że jakoś więcej się pomieści. Będę musiała chyba robić to na 2 razy, ale wszystko w miarę szybko powinno zejść, bo ja uwielbiam herbaty, ja kaw praktycznie nie piję. Teraz jak byłam w Hiszpanii, to pierwszy raz tak dużo kaw piłam. Ale takie, wiecie, delikatne, że dużo mleka spienionego i kawy tam na lekarstwo, że praktycznie nie było czuć. Takie kawki mi odpowiadają, ale tak, to jestem taka herbaciara. Jakiś czas temu zamawiałam herbaty z Allegro. Nawet nie jakiś czas, bo to już naprawdę z 1,5 roku temu i widzę, że data jest do marca 2024. A ja ją piłam 3 dni temu, była okej. Z zielony bazar. One są takie pachnące, takie piękne w środku. Nie wiem, czy to będzie widać. Będzie widać kawałki kwiatów. To jest
Air Grey Rainbow. A tutaj mam karnawał w Rio. I to jest jakaś herbatka owocowa. Ja za owocowymi tak niespecjalnie. Wolę zieloną, na przykład z cytrynką czy coś. Ale pokażę wam, jak ona super wygląda. Widzicie, ma jakieś tam takie suszone owocki, jakieś takie... No super to jest. Pachnie cudownie. Ja nawet kiedyś wyjadałam te suszone owocki. Nawet jak już je zaparzycie, one się takie miękkie robią. Też je zjadałam, pycha. Ale jestem łakoma, więc może dlatego wszystko co słodkie, jak to mój dziadek mówi, kamień cukrem obsypać i też by się zjadł. Pewnie tak. Pewnie tak. Dobra, tak więc biorę się za krojenie owocków. Wrzucimy je do maszyny. Maszynę muszę ze strychu przynieść, no bo niestety. Oj, mam nadzieję, że ona by działać. Bo ostatni raz używałam ją 3 lata temu, albo 2. Więc będzie zakurzona, brudna od tego kurzu, bo oczywiście myję po każdym użyciu. Bierzemy się za robotę, a nie gadanie. Let's go! Mam już ze sobą moją maszynę do suszenia owocków, do suszenia grzybów. Powiem wam, że nawet nie wiem, co to jest za model, czy ja to kupiłam tutaj w Norwegii, czy właśnie w Polsce, ale wiem jedno, że na pewno muszę to umyć. Leci wszystko pod wodę, żeby to opłukać i weźmiemy się za krojenie owocków. Podsumowując wam tak, pomarańcze, grejpfruty, cytrynkę i jabłko. I właśnie te 4 owocki pokroimy. Będą na pewno pasować do herbatki. Mam oczywiście osobno jakiś tam cynamon, jeśli się nie mylę, to już mam te gwiazdki anyżu, kardamon z tamtego roku. No, będzie fajna taka rozgrzewająca herbateczka, więc super, uwielbiam takie smaki. Biorę się za robotę. Aj, co to ma być? Do zjedzenia na bok. To też do zjedzenia. Aj, aj, aj. Ten też. Uznałam, że kilka przekroję na pół, bo nie wiem, czy wtedy do czajniczka mi się zmieszczą, jak ja zasuszę takie w całości. A takie połówki myślę, że też są spoko, więc będzie git. Nie wiem, czy też za grubych nie zrobiłam, czy mnie trochę nie poniosło. Ten to naprawdę taki fest. Nie żałowałam. Dobre to jabłuszko, ale sweet. Nie ma pestek w tej cytrynie, o co tu chodzi? Ani jednej. Aha. I 70 stopni jest maks, no dobra. No i się robi. Byłam na przejażdżce rowerowej ostatnio. W weekend, bo było w miarę ładnie. Zimno, bo zimno, chyba 9 stopni, ale słońce było. Ubrałam się na cebulkę i było w miarę okej. Okay. Rękawiczki oczywiście, czapka, okulary, że praktycznie twarzy nie było mi widać. I jadąc, zobaczyłam fotoradar. I tak mi się przypomniało. Ja sama dowiedziałam się o tym może z pół roku temu, a mieszkam już dosyć długo w Norwegii, nie wiem, z 8 lat będzie. I w Polsce tego nie ma, bo jak byłam w Polsce, to kiedyś zwróciłam na to uwagę, a tutaj jest. Słuchajcie, jak macie fotoradar, to na ziemi są takie 3 paski, albo tam 4, coś takiego. Jak jesteście na tych paskach samochodem, to to jest miejsce, gdzie wykonałam zdjęcie. No ja nigdy tego nie zauważyłam, nawet jak przejeżdżacie, potem to delikatnie czuć. I wiecie, czasem jak się człowiek zagapi, zamyśli coś tam, no to nagle, o Jezu, szybko, trzeba hamulce. Nie mówię, że to jest jakaś jazda, wiecie, 100 na 50, tylko więc tam po 60 na 50, jak się zagapisz. I zwłaszcza, że ja mam Nissana, już ostatnio mówiłam, że ja Nissanem zawsze jadę 50 to 50, 80 to 80, autostrady zakaz, bo laweta. Więc no naprawdę, jeśli o mnie chodzi, to o fotoradary praktycznie nie muszę się martwić. Ale wiecie, czasem tak się zdarza, że się zagapicie nagle po hamulcach i czy kurczę, czy nie za późno, czy zrobiło wam zdjęcie, czy nie. No to tutaj wiadomo, kiedy jest ten czas na zdjęcie, bo akurat przejeżdżacie po tych paskach. To taka ciekawostka. Wstawię wam tutaj przebitkę, jak to wygląda. Trochę byłam za krzakami, rowerem, nie chciałam się tam przebijać, ale mam nadzieję, że będziecie widzieli, o co mi chodzi. Ostatnio jeszcze byłam w IKEA i zobaczyłam, że są masy piernikowe,
jest ten głóg, ja nigdy nie wiem, jak to się mówi, czy to jest glog jakiś, czy głóg, czy jak to się wymawia, ale kupiliśmy od razu 4 butelki. To tak trochę smakuje jak takie owocki, jak taki troszeczkę może grzaniec, tylko że to jest bez alkoholu i fajnie nawet dodać do herbaty takiego smaku, zagrzać to i tak jest pycha. No tak więc czapnęłam od razu chyba 4 masy piernikowe. 4 butelki tego trunku, bo rok temu miałam problem, żeby je dostać. Jak było tak chyba 2 tygodnie albo tydzień do świąt, w żadnym sklepie nie było mas piernikowych, nawet w Ikea, żadnej Remie, nigdzie. Dlatego w tym roku jeszcze nie ma listopada, a ja już się zabezpieczyłam, że będę miała masę piernikową. Dobra. W dzisiejszym vlogu to na tyle. Dzięki za oglądanie. Taki vlog niby domowy, ale bardziej gadany. Trochę mi brakowało tego gadania, więc w sumie fajnie, że jestem w domu, ale jednak wakacje to wakacje. Chociaż ja mam ten problem, że jak jestem na wakacjach, na przykład tak jak byliśmy rok temu w Tajlandii, to jak jest 10 dni, to już tak czuję, kurde, trzeba wracać do roboty, bo trzeba iść właśnie zarabiać, bo tylko się wydaje i tak dalej. A wtedy miałam akurat chyba Tajlandię, moment z Tajlandii wróciłam, jechałam do Ameryki, więc pomiędzy chyba były 2 dni pracy tylko, więc tak czułam, że Boże Święte, wydaje, a nie ma przychodów. Ale nie samymi pieniędzmi człowiek żyje. Pamiętajcie, pieniądze to nie wszystko. Ja sama lubię robić nadgodziny, ale ostatnio stwierdziłam, że muszę trochę przystopować z tym, bo targałam jakieś rzeczy, kurczę, jak mnie plecy bolały kilka dni. Akurat w robocie robili podłogi, potem trzeba było te meble porozstawiać. Jakoś tak chwyciłam, że normalnie nie mogłam wtedy się już, no, mogłam się przystopować, ale miałam ból, jak wsiadałam do samochodu czy coś, to mówię, Boże. A że to było zaraz przed moim wolnym, to mówię, dobra, nie idę na chorobowe, bo po pierwsze, no, nie za bardzo wypada, bo od razu pracodawca, że wiecie, aha, zaraz jedziesz na ten, sobie przedłużasz wolny. Więc jakoś przebolałam, pojechałam, to trochę przeszło, ale dzisiaj tak siedziałam sobie i tak czułam, że coś tutaj powolewa. No mam nadzieję, że będzie okej, no bo przecież moja kariera. Musiałam roletę trochę zniżyć, bo tak szybko słońce zachodzi. Rano ciemno, zwłaszcza po tym przestawianiu godziny. Teraz moment już jest 15:15 i słońce już praktycznie zachodzi. Za godzinę już też żarówka i koniec, więc zima wielkimi krokami nadchodzi. Masakra. No nic, dzięki za oglądanie. Wpadajcie na Instagram ikkestressvlog, czyli bez stresu. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!